Proszę Państwa, Szymonek już tutaj ma zadane różne zadania na ułamkach i już sobie obliczył. Teraz ma jeden odjąć dwie piąte. Szymonek sam sobie robi rysuneczki już. Już wie, o co chodzi. A ja się rysuję piąte. Piąte? No na pięć części? No to już Ci pomogę. Moniko, znajdź nam kolorowe mazaki, dobrze? Te czerwony, zielony. Ja tutaj Szymonkowi wytłumaczę na pięć części. Popatrz. Zobacz, Szymonku. W ten sposób. Jedna część, druga, trzecia, czwarta i piąta, no nie? O, i mamy pięć części. Trzy piąte. To zostanie trzy piąte. Dobrze, to napisz tutaj ładniej. Świetnie. To dostaniesz następne, a teraz zobacz. Dostaniesz coś takiego. Jeden, odjąć. Dwie szóste. Myślałam, że dwie czwarte. A tu są dwie szóste. Jeden odjąć dwie szóste. Umiesz na sześć części? Tak. Na skos, teraz na skos, tak? I drugą stronę. No świetnie. I zjedz dwie szóste. Cztery. Szóste? Dobrze, napisz wynik. A nie musisz zmazywać. No, muszę. Tak? Dobrze. To napisz ładnie. 4/6. 4. No, troszkę mniejsze można powiedzieć, nie? Dobrze. A teraz 1. Odjąć. Powiedzmy 3/7. O. Dasz radę. Druga tutaj jest. Tak. Nie, ale jest skończy. Może krasnoludki nam tutaj tak zrobiły. A zobacz, 1 odjąć 3/7. Potrafisz bez rysuneczku? Tak. To ile to być? 4/7. No właśnie, świetnie, napisz ładnie, 4/7. Tylko wiesz co, patrz, ja Ci na przekres kołomkową, o. I tutaj nad tym 4, żeby się trzymać wysokości. 4, 7, tak mówiłeś, 4/7, prawda? Bo to było 1 i 3/7. Dobrze. A tutaj zrobimy 1 minus powiedzmy 3/9. To nie szukaj, Moniko, nie szukaj. Wystarczy nam te mazaki. 1 odjąć 3/9. Ile to będzie? 6/9. Dobrze, brawo. Szymonku, poczekaj, musimy się trzymać, wiesz, musimy się trzymać poziomu. O, tutaj, tak. I tutaj na górze 6, to jest licznik, a na dole 9. Pięknie. Dobrze, a teraz tutaj będziesz miał 1 minus, znaczy mamy 2, ale to wystarczy nam. Minus 5, 5 dwunastych. O, zobaczymy. To nie jest, Tomek, na razie nie przeszkadza. Zobacz, Szymonku, patrz, masz tutaj. 1 odjąć 5 dwunastych. Ile to będzie? 1. Odjąć 5 dwunastych. 7 dwunastych. Brawo, brawo, ładnie. Tak. Napisz sobie najpierw kreseczkę. Na wysokości równa się kreska, tak. I u góry, w liczniku. 7. 7. Oj, nie w tą stronę. W przypadku 7. 7, tak. 12. Dobrze, 7 dwunastych. A zobacz, teraz będzie już dwa całe torty, odjąć 1/4. No, zobaczymy, czy sobie tutaj poradzisz. Dwa torty, odjąć 1/4 tortu. 1. Tak. I? 3/4. 1, wiesz co? Patrz, 2. 4/4. No. 3/4. O, no właśnie, no właśnie, 1 i 3/4, dobrze. 1 cały, duża jedynka najpierw, Szymonku, bo jeden cały, tak, 1 i teraz kreska łamkowa najpierw, o, tak, i na liczniku 3, 4, dobrze, a zobacz, a teraz będzie 3 całe, zobacz, 3 całe torty, odjąć 1/5. Wiedział. No, 3 torty.
Odjąć 1/5. 2. Tak. I 4/5. Brawo. Brawo. Bez żadnego błędu. No bez żadnego błędu dzisiaj, właśnie. Duża dwójka, tak. 2. 4/5. To nie jest mój mazak, to jest mój mazak. Tak, to ten, no, no dobrze. To, to... Bo ten lepiej pisze. Dobrze, to, to poczekaj, to ten, ten zamkniemy. Albo ten, ten ja będę pisał, poczekaj. No. To teraz, teraz masz, patrz, teraz masz takie zadanie. 7, odjąć, zobacz. Odjąć 11/15. O, zobacz. Patrz, Szymonku. 7 odjąć 11/15. No. Dałem ci trudne zadanie. 7 całych tortów odjąć 11/15. 6. Tak. 14/15. 6 i nie 14, tylko 4/15. No właśnie. Duża szóstka, tak. Szóstka duża, taka jak siódemka moja. O właśnie, tak. A teraz kreseczkę sobie najpierw zrób w połowie. Kreseczkę, tak. 4/15. 4, dobrze. I 15. Dobrze, świetnie. To jest mój. Tak, to jest twój, dobrze, dobrze, poczekaj. Mam już 2 scyzory. Tak, no to pięknie. Zobacz, zobacz. A Szymonku, a zobacz teraz. 4 całe, zobacz, bo teraz będzie coś innego. 4 odjąć 1 i 1/6. O, zobaczmy, czy sobie teraz poradzisz. Poradzę. 4, odjąć 1 i 1/6. 3. O, wiesz co, ale patrz, bo tu jest 4, odjąć 1 cały tort i jeszcze trochę odjąć. Zobaczymy. I 5/6. I ile? 5/6. No, 5/6 zgoda, ale ile całych tortów będzie? 4. Wiesz co, 4 nie będzie, bo patrz. Patrz, jest 4, odjąć. Masz 4 torty i zjadasz z niej. 3? 3, tak, 3 i. Nie, ten też nie. Ten też nie, Szymonku, bo zobacz. Z 4 tortów zjadamy najpierw jeden tort, prawda? To już jednego tortu nie ma. Zostały ile tortów? Jak zjesz jeden? 3. I jeszcze zjadasz 1/6. I jeszcze zjadasz. I z tych 3 jeszcze zjadasz 1/6. A, 2. Tak, tak. I 5/6. No właśnie, napisz ładnie. 2 i 5/6. 2 całe. O, dobrze. I 5/6. Kreseczka, tak, tak. 5/6. Świetnie. Dobrze. A teraz zobacz. 6. Odjąć. 3. I 1/5. O, zobaczymy, czy tu sobie poradzisz. 6 odjąć 3 i 1/5. 2. Tak. I 4/5. No brawo, brawo. Napisz ładnie. 2 i 4/5. Musimy cię na maturę jutro wysłać, wiesz? Po co? No, żebyś zdał maturę za kogoś, za jakiegoś ucznia, który nie umie ułamków, bo dużo jest takich, którzy nie umieją. Dobrze, no i napisz 2 i 4/5. Nie, nie, to nie. No dobrze, to nie. To nie. Ja tylko tak sobie powiedziałem. Świetnie. Dobrze. A teraz zobacz, teraz będziesz miał takie działanie. Popatrz. 2 i 3/4. Odjąć 1 i 1/4. O, zobaczymy, czy tutaj Szymonek sobie poradzi. Zobacz. 2 i 3/4, odjąć 1 i 1/4. Spróbuj to wykonać. Potrafisz? 1. Tak, 1 cały tort, tak. I 2/4. Brawo! Dobrze, napisz tak. Jeden i 2/4, dobrze. A teraz patrz. 7 i 4/8. Odjąć 5
i 3 ósme. O, Szymonku, zobacz tutaj. Masz tu, masz takie działanie. 7 i 4 ósme, odjąć 5 i 3 ósme. No, spróbuj. Wiesz co, może teraz popiszesz niebieskim, dobrze? O, masz taki niebieski. Spróbuj tutaj wykonać. 7 i 4 ósme, odjąć 5 i 3 ósme. Popatrz sobie tutaj. Ale patrz, jest... No dobra, to 6. Nie, ale zobacz, zobacz. Nie, zobacz. Ale nie, Szymonku, popatrz. Masz 7 tortów i jeszcze 4 kawałki, odjąć 5 tortów i 3 kawałki. I 3 ósme. 7 i 4 ósme, odjąć 5 całych i 3 ósme. To zostanie 2 całe. Tak, 2. I jeszcze? 1 ósma. Dobrze, to napisz ładnie. 2 i 1 ósma, świetnie. 2. Och, jakie duże 2. No dobrze, przecież ja ci zrobię tu miejsce. 2 i 1 ósma. Ale już nie takie duże. Dobrze, 2 i 1 ósma. Świetnie, dobrze. To my co, musimy teraz zrobić coś troszkę innego. Oj, poczekaj, dam ci inny mazek, tam to zaraz podniosę. Zobacz, Szymon. Teraz masz taką rzecz, zobacz. Jedna druga, ile to będzie w innym ułamku? Jak to zapisać? Tyle samo jedzenia, tyle samo tortu, ale w innym ułamku. Dasz radę takie coś zrobić? Żeby było też jedna druga, ale był inny ułamek. Spróbuj, Szymonku, tutaj coś wymyślić. O, masz teraz czerwony mazaczek, nawet czerwony mazaczki możesz zrobić. Może pan kupić taki bardzo tanie. Tak? Dobrze, pomyśl o tym. W księgarni. Dobrze. Koło tam chleba. To ja się też zaopatrzę. No, a też Szymonku tutaj pomyśl. Jedna druga. Ile to jest w jakimś innym ułamku, żeby było tyle samo? Ćwierć połówki. Wiesz co, popatrz, jedna druga. No nie, zobacz, Szymonku, popatrz. Połówka. Zobacz. O, jedna druga. To jest jedna druga, no nie? O, to jest jedna druga, tak? 4 ósme, no masz rację, napisz sobie to ładnie, 4 ósme. Wpisz to ładnie, 4 ósme. A zrób czerwonym, żeby z jednej drugiej zrobić 4 ósme. Jak to zrobić? Pokaż tutaj. Wytłumacz wszystkim dzieciom. Jak zrobić z jednej drugiej 4 ósme? Pokaż. Potnij na czerwono. Jak ty to potniesz? Wiesz co, popatrz, o, w ten sposób. Przetniemy tak. Tak przetniemy. I teraz z jednej drugiej zrobiło się co? 4 ósme. Nie, na razie jeszcze nie ma. Na razie jest zamalowane. Ile kawałków jest zamalowanych na niebiesko? 2 kawałki, nie? Bo jeden kawałek drugi, tak? 2, jakie? 2? 4. 2/4 się zrobiło. A jak zrobić 4 ósme z tego? Pokaż, Szymonku. Co zrobić, żeby były 4 ósme? O, właśnie. No, na krzyż jeszcze. Na krzyż. Może ja pociągnę, popatrz. Tak. I tak. I zobacz. W tej chwili ile jest zamalowanych kawałków? 8. Nie. Zamalowanych na niebiesko. 4. A ile jest wszystkich? 8. Czyli jaki to jest ułamek? 4 ósme. Tak jak ty napisałeś. Dobrze. A słuchaj. A jak można z tego zrobić jeszcze coś innego? Szymonku. Co tu innego możemy jeszcze zrobić z jednej drugiej? Żeby było dalej równe. Żeby była ta sama powierzchnia zamalowana. Ale było, żeby były inne części. Jeszcze więcej. 4/16? No, nie 4, tylko. Patrz, 16. Poczekaj, 16, dobrze. Tylko, że nie 4, zobacz. Żeby były 6. 8? 8. Tak, 8/16, to ja już napiszę. 8/16. Jak to można by zrobić, Szymon, żeby było 8/16? Trzeba by było jeszcze pociąć drobniej, prawda? Jeszcze drobniej można by pociąć. Dobrze. A jak można zrobić jeszcze coś innego, żeby było dalej równe? Jeszcze inny ułamek. 30/15. Nie 30/15, tylko? 30. Tylko 15. 15/30, prawda?
No, no to napisz ładnie sam. 15 trzydziestych. Tutaj 15. 15 trzydziestych. Dobrze. Dobrze. A teraz zobacz. To wszystko, to tutaj zmażemy. To. Popatrz. To zmazujemy już. I dostaniesz inne zadanie. Popatrz, Szymonku, zobacz. Ja tutaj namaluję pewien ułamek. Zobacz. Jest tort. Pokroję go na trzy równe części. I zrobimy jedna trzecia. A ty się musisz zastanowić, jak tą jedną trzecią zapisać inaczej, dobrze? Pomyśl, Szymonku. Dobrze? Jedna trzecia. Czyli bierzemy tylko, zobacz, Szymonku, popatrz tutaj. Dwie szóste. No to napisz sam ładnie, dwie szóste, dobrze? Dobrze, dwie szóste. A jak z jednej trzeciej, Szymonku, zrobić dwie szóste? Z jednej trzeciej? Tak. Co by trzeba zrobić, żeby były dwie szóste? Trzeba dwa razy trzy. No, tak można zrobić. Ale zobacz, Szymonku, popatrz. Żebyś dobrze rozumiał, popatrz. Zobacz, Szymonku, popatrz tutaj. Patrz, jedna trzecia to by trzeba zamalować ten kawałek. No nie, to ja go zamaluję tak leciutko na niebiesko. Tak leciutko go zamaluję, dobrze? Popatrz. O, popatrz, widzisz? To jest jedna trzecia, tak? Zamalowane. Jest jedna trzecia, zamalowane jest na niebiesko, tak? A, jak zrobić? I widać, że jest jedna trzecia, bo jest jeden kawałek zamalowany spośród trzech kawałków. A jak z tego zrobić dwie szóste? Co by trzeba zrobić? Wiesz, co by trzeba zrobić? No to popatrz, o tak by trzeba zrobić. Patrz, przecinamy każdą część na połówki jeszcze, o patrz. Albo... Tutaj. Na dwie części, zobacz, o tu przecinamy na dwie części, tu na dwie. A ja chyba się już domyśliłem. Domyśliłeś się, no nie? I zobacz, i w tej chwili ile jest części zamalowanych na niebiesko? I ile części jest na niebiesko zamalowanych? Zobacz sobie. Dwie. A ile jest wszystkich części? Wszystkich w całym torcie? Sześć. No czyli zamalowanych jest dwie szóste, prawda? Dobrze. A zobacz. A jak można by tutaj zrobić jeszcze inaczej? Szymonku? Co, jak można by zrobić jeszcze inaczej? Popatrz na tutaj. Tak. Żeby dalej było... Trzy dwunaste. Trzy dwunaste? Dwunaste. Wiesz co? Trzy dwunaste to chyba nie. To ja. No to zobacz, patrz. W tej chwili mamy sześć części, tak? Trzy dziewiąte, no to można by zrobić chyba. Zobaczymy, popatrz. Sprawdzimy. Ja narysuję jeszcze raz. O, popatrz, jest jedna trzecia, zobacz. Ale nie podnieś sobie kaszemu, dobrze, nie podnieś jeszcze. Zobacz. Jedna trzecia zamalowuje na niebiesko, tak? O, zakreskowuje na niebiesko. Jest jedna trzecia. Jedna trzecia. I teraz ty mówisz, że z tego można zrobić trzy dziewiąte, tak? Trzy dziewiąte. W jaki sposób można zrobić trzy dziewiąte? Co by trzeba zrobić? Wiesz jak? Nie wiem. No to popatrz. Ja pokroję każdą z części na ile kawałków? Na trzy. Zobacz. Patrz. Pokroję na trzy kawałki. Ale dobrze jest, tak? No sprawdzimy. Popatrz. Zobacz. Patrz. Ten kawałek, ten niebieski kawałek kroję na trzy części. O, zobacz. Widzisz? Zrobiłem trzy części, tak? Ten kawałek kroję też na trzy części. I ten kawałek kroję na trzy części. I zobacz sobie teraz, ile jest wszystkich części w tym torcie. Trzy. To znaczy... Nie, trzy są zamalowane, ale ile jest wszystkich części? Wszystkich. Dziewięć. A ile jest zamalowanych? Trzy. To jest trzy dziewiąte? Jest. Nie miałam racji. No miałeś rację, dobrze. A zobacz. Jeszcze można zrobić tak. No, jak? Żeby było... Cztery dwunaste? 4/12 mówisz, że będzie, tak? Że jedna trzecia to jest 4/12, tak? A nie. Ja... No, 7/12. Wiesz co, poczekaj, no powiedziałeś 4/12. Sprawdzimy, czy powiedziałeś dobrze. Zobacz, zrobimy wszystko rozstrzygnie rysunek. Czyli ja robię tak, zobacz. Biorę tort, cały tort, prawda? Zobacz, tutaj, patrz. Kroję go na trzy części, tak? I zamaluję jedną część na niebiesko, o. Czyli na niebiesko zamalowana jest jedna trzecia, prawda? Jedna trzecia.
1 trzecia. To się równa. I ty powiedziałeś, że z tego będzie 4 dwunaste, tak? A jak zrobić z 1 trzeciej 4 dwunaste? Jak pokazać, że to jest równe to? Jak by trzeba pokroić? Popatrz, Szymonku, pomyślmy. Ja chyba nie. Ale powiedz na ile części, powiedz na ile części, pokroisz każdą część. Mamy na razie... 12? No, musimy pokroić 4? Na dwa... Tak, to tą cząstkę pokroisz na ile części? Na 4. Na 4, no to pokrój na 4. Raz, dwa, trzy i 4. Dobrze, już jest 4 części. Tą cząstkę pokroisz na ile części? 4. Też na 4, no to pokrój na 4 części. Raz, dwa. I tu bardziej tutaj, o, żeby było takie o. 3 i 4, już jest 4 części, widzisz? Raz, dwa, trzy, 4. Dobrze, i tą część pokroisz na ile części? 4. No też na 4. Raz, dwa. I tu. 3 i 4, dobrze. I teraz tak, zamalowanych części na niebiesko jest ile? 4. 4, a wszystkich części jest ile? Wszystkich? 12. 12, czyli 1 trzecia to jest 4 dwunaste. Nie miałam racji. No miałeś rację, tak, miałeś rację, że 1 trzecia to jest 4 dwunaste. Dobrze, a teraz weźmiemy jakiś inny ułamek. Popatrz, to zmarzymy. Tutaj, albo tutaj zrobimy. Popatrz, tu mamy miejsce. O, tu sobie wymarzymy. Zrobimy sobie. Ale Szymonku, poczekaj, bo tu musimy mieć wolne miejsce. Bo już nie byłoby gdzie nic do zrobienia. I zobacz, ja teraz tutaj wezmę, zobacz. Szymonku, popatrz, popatrz tutaj. Wezmę tort i pokroję go na 5 części. Potrafisz na 5 części pokroić równych? Tak. No to pokój, na czarno. Czarny, żeby było 5 równych części. A wiesz co, nie, no tak to nie będzie 5 części. To byłoby nierówne bardzo, wiesz? Popatrz, żeby było 5 części, to by trzeba pokroić tak. Jedna, druga, trzecia, czwarta i piąta. O, i teraz mamy 5 części. I tu napiszę 1/5. 1/5. I tą 1/5 ja zamaluję tak lekko na niebiesko. O, popatrz. Zamalujemy, zakreskujemy na niebiesko. To jest 1/5. To się równa. I teraz ty spróbuj odgadnąć, jaki to będzie inny ułamek, który będzie mu równy. 1/5. 1/5 jest równa jakiemu ułamkowi? Jak można by to pokroić jeszcze? Inaczej. Jak byś to pokroił? Drobniej. No, potrafisz, Szymonku, wymyślić coś? Ale wiesz, ale tak nie kroimy. Kroimy zawsze od środka, wiesz? Zawsze od środka kroimy. Zawsze o tu wbijasz nóż i tutaj kroisz, no nie? Popatrz, to ja ci podpowiem, zobacz. No. Jak pokroisz? Na ile części kroisz, powiedz? 5. Tu pokroisz na 5 części, tak? Tą część? No dobra, no możesz pokroić na 5 części. Raz, dwa, trzy. Jeszcze jedna. 5. Dobrze? To jaki powstanie ułamek, Szymonku? I ile części będzie zamalowanych? 1/5. No to na razie jest 1/5. Ale jeżeli pokroisz tą część na 5, to tą część pokroisz na ile części? 5. Tą? 5. Tą? 5. 5. No to jaki ułamek tutaj 5 powstanie? 5/5. No poczekaj. Powstanie 5. Jakich? Zamalowanych części będzie 5, prawda? 5. A ile będzie wszystkich części, takich malutkich cząsteczek? Wszystkich cząsteczek. Ile będzie? 25. No to jaki ułamek będzie? 5/5. Znaczy będzie 5. 5 jakich? 5? 5 dwudziestych piątych. Napisz to ładnie. 5, o tu. 5 dwudziestych piątych. 5. Tak, dwudziestych piątych. Dobrze. A wiesz co, zrobimy jeszcze raz. Tylko... Można na tamtej stronie? Na tamtej? Można by też. No masz rację. To poczekaj, odwrócimy. O, i tutaj mamy czyste, zobacz. Ja zrobię 1/5 jeszcze raz, 1/5. Zobacz, kroimy na 5 części. 1, 2, 3, 4, 5. Dobrze. I teraz zamalujemy na niebiesko 1/5. O, patrz, 1/5 jest zamalowana na niebiesko. I jak pokroić, żeby był jakiś nowy ułamek, ale równy temu? Popatrz, żeby był nowy ułamek, ale równy tamtemu. Pokrój na jakąś małą liczbę części. Na przykład na dwie, gdyby pokroić. Masz na dwie pokroić każdą? Dasz radę na dwie pokroić każdą z tych części? Na dwie? Tak. No i tamte też na dwie, no nie? Tak.
Tak? Tak? I jeszcze tutaj. Dobrze. Jaki ułamek powstał teraz? Równy 1 piątej. 10. 2/10. To napisz ładnie tutaj. 2/10. 2/10. A pamiętasz, jak się pisze 2/10 z przecineczkiem? 0,2. To napisz tutaj ładnie. 0,2. 0,2. Świetnie. Dobrze. A teraz popatrz. Zrobimy jeszcze takie zadanie, że ja tutaj, zobacz, tutaj, koło tej zebry. Zamawiam. No bo to jest zebra, widzisz? W paski, no nie? Myślałam, że goła zebra. Raz, dwa, trzy. Popatrz. I zobacz, zamaluję teraz, o, patrz. Dwa kawałki zamaluję, patrz. Popatrz tutaj, jeden kawałeczek zamalowany i drugi. To jaki ułamek ja zamalowałem? Zobacz sobie, Szymonku, tutaj, popatrz. Gdzie? Tutaj, jaki ułamek jest zamalowany na niebiesko? 2/5. 2/5. No to ja napiszę 2/5. A ty pokrój jakoś tak, Szymonku, żeby powstał ułamek równy temu ułamkowi. Jak tu byś pokroił na czerwono? Jak? No pokaż, jak byś pokroił? Każdą z tych części można pokroić na ile? Na przykład. A pokroiłbyś każdą na trzy części? Mhm. No to pokrój każdą z tych cząsteczek tutaj na trzy. Na trzy równe, oczywiście na równe, nie? Tak, o, tak i dobrze. Tutaj tak, tak, dobrze. I teraz tamte. Tak, na trzy części. Teraz tu na trzy też. Tak, i tu na trzy. Dobrze. I teraz, Szymonku, jaki tutaj ułamek powstał teraz? Jak to obliczysz? 15. Poczekaj, trzy? Nie, nie, ale zobacz, patrz. Tu są trzy części i tu są jeszcze trzy części. Na niebiesko, no nie? 6/15. 6/15. Napisz ładnie, 6/15. Brawo. 6/15. Świetnie. No to tak ci dobrze idzie, że dam ci jeszcze jedno zadanie. Popatrz. I gramy w hokeja oczywiście, tak. Patrz, teraz pokroję, zobacz, na cztery części pokroję. Muszę się napić. Tak, tam masz herbatkę, daj sobie herbatkę, ja w tym czasie przygotuję ci tutaj. Albo Moniko, podaj herbatkę Szymonkowi, żeby Szymonek nie musiał wstawać. Zobacz, patrz Szymonku, popatrz. Tutaj zakreskuję te części, tą część i tą część, o. I ty sobie pij, ale tylko mi powiedz, jaki ułamek ja zamalowałem tutaj? W tym miejscu, gdzie ja pokazuję. 3/4. No to jest, to była łatwizna dla ciebie. Dla sześciokrotnego Szymonka to jest łatwizna. To jest 3/4. A teraz pokroimy każdą z tych części na przykład na dwie, dobrze? Na dwie części. To ja pokroję, czy ty pokroisz? Ten. Dobrze. To popatrz, kroję na dwie części. Zobacz, tutaj patrz. Tą kroję na dwie, tą na dwie i tą też na dwie. I zobacz, jaki powstał ułamek. Teraz. 3/4 jest równe jakiemu ułamkowi? 4/8. No, wiesz co, zobacz, patrz, tu są dwie części. Dwie części. Aha, no tak. Ile części jest zamarzonych? Tak, 6/8. Dobrze. 3/4 to jest 6/8. Chcesz jeszcze jeden ułamek, czy już gramy w hokeja? Gramy. Dobrze, no to proszę Państwa, teraz jest gra w hokeja. Proszę Państwa, Szymonek ma tutaj pewne rachuneczki. 50. Ma 52 punkty. Szymonku, uważaj, masz 52 punkty, tak? To ile to jest czwórek? 12. Nie, wiesz co, 12 razy 4. 4 razy 12 to będzie ile? Policz sobie, 4 razy 12. A o co chodzi? No ale 4 razy 12, ile to jest? 52. Nie, nie, nie. 4 razy 12. 12. 4 dwunastki. Policz sobie dobrze. 50. Nie, Szymonku. 4 dwunastki. 4 dwunastki. Tak. No ale chodź tutaj, dobrze, żeby ci było widać. 12, 12, 12, 2, 12. 24, 24. Tak, to ile to jest? Ale... 48. Tak, 48. A tam było, my mieliśmy 52, nie? 52. To ile to jest 12? Ile to jest czwórek?
No, 12 czwórek. 12 czwórek to jest 4 razy 12, to jest 48. A my mamy 52. 52. To ile trzeba czwórek? 13. Ile? 13, tak. Bo 13 razy 4, 4 razy 13 to jest to samo co 3 razy 14. 4 razy 13 to jest to samo co 13 razy 4, tak? A 4 trzynastki to jest ile? 4 trzynastki. Policz sobie. Jak to policzysz? 4 razy 13. 4 trzynastki. Jak to można policzyć? 39 to jest ile trzynastek? 3. To co musisz jeszcze zrobić? Dołożyć 13. No to dołożyć jeszcze 13, do 39. 52. No to będzie 52, no nie? Dobrze. No, można było też zrobić tak, 2 trzynastki i 2 trzynastki, tak? 2 trzynastki to jest ile? 26. I drugie 26 to jest razem? 52. 52, dobrze, to jest łatwizna. Ale Szymonku, popatrz, zagramy sobie teraz na ułamki. Ale ty, nie lubisz ułamków, ale popatrz, zobacz, to będzie taka śmieszna liczba, to będą dwie piąte punktu będzie tutaj, dobrze? Dwie piąte. To popatrz, jak strącisz dwa razy po dwie piąte, to będziesz miał ile wtedy? Dwie piąte i dwie piąte. Dziesięć. Nie. Znaczy dwie piąte i jeszcze dwie piąte. Jedna dziesiąta. Wiesz co, zobacz, to jeszcze, zobacz. Dwie piąte, zobacz, dwie piąte. Dodać 2 piąte, to będziesz miał 4 piąte, no nie? A jak jeszcze trafisz 2 piąte, to będziesz miał razem ile? 6 piątych. A 6 piątych to jest ile całości? Ile całych? 3? Nie, 6 piątych. 2? Nie, no zobacz sobie, 6 piątych. 6? Popatrz. 3? Nie, 6 piątych. Zobacz, gdybyś miał jeden cały tort, no nie? To ile tu będzie? A jeden. No tak, tu będzie jeden cały i jeszcze ile? Jedna piąta. Jedna piąta. Dobra, to zagramy tak na piąte, dobrze? Na dwie piąte. Pogramy. Gramy, tutaj smażemy. No i Szymon, do roboty. Z tym, że bramka to też będzie dwie piąte. Ale powiesz co, tu będą dwie piąte, a bramka to będzie trzy piąte, dobrze? Nie, tutaj będzie sześć piątych. No dobra, to tu będzie sześć piątych, a bramka będzie dwie piąte, dobrze? Mhm. No to gramy. Na razie nic nie ma. Nie ma jeszcze. O, jest, dwie piąte. Szymonek ma już dwie piąte, musimy to zapamiętać. O, zdrowo, dobrze. I znowu dwie piąte. Cztery piąte. Masz cztery piąte. Ja tylko sobie przestawię troszkę tutaj. O, dobrze. Cztery piąte. Nie ma. I dwie piąte, to ile masz teraz? Sześć piątych. Sześć piątych. A sześć piątych to jest ile całych? Jeden. Jeden i? Jedna piąta. Jeden i jedna piąta. Dobrze. No to gramy dalej. Uwaga. O, piękna naraża. Jak na meczu. O, jest. Masz sześć piątych i jeszcze sześć piątych. To masz razem ile? Dwie. Ale dwie. Tak. Dwa całe. Tak. Piąte? Dwa i dwie piąte. A w samym ułamku to masz 12 piątych, nie? Prawda? Mhm. Masz 12 piątych. Masz 12 piątych, czyli zapiszmy to. Masz 2 i 2 piąte. Zobacz, mam popatrz, ja tutaj zapisuję. 12 piątych, czyli masz 2 i 2 piąte. Dobrze. I gramy dalej. Znowu każdy punkt to jest 6 piątych. I gramy. Na razie nie ma. No, teraz tym to nie było. Ogarnił się super. Dobrze. I gramy. Uważaj. O, uważaj. Dobrze, i masz znowu dwie piąte. Czyli miałeś 12 piątych. 4 piąte. Miałeś 12 piątych. 2,4. Tak, masz 2,4. Tak, to napiszemy, zobacz. To co masz. Masz 2 całe i 4 piąte.
A ile to jest piątych? Gdyby sam ułamek mieć, bez całości, to ile piątych? Pięć. Patrz, jedna całość to jest pięć piątych, prawda? A tu masz dwie całości. Dwie całości to będzie ile piątych? Dwie całości. Dziesięć piątych. Tak, i jeszcze cztery, czyli dwie całości to jest dziesięć piątych. 14 piątych. Czyli masz 14 piątych, prawda? Szymonek ma 14 piątych. Dobrze, no i gramy dalej. O, już gramy. Na razie nie ma punktu. Jest. Teraz masz 2 piąte jeszcze więcej. Czyli miałeś 14 piątych, czyli w tej chwili masz ile? 16 piątych. To musimy sobie to zapisać i obliczyć. 16 piątych. To ile masz całych punktów? Ile całości masz? 3 całe, tak. I jeszcze? 1 piąta. I jeszcze 1 piąta. Brawo. Dobrze. No to gramy dalej. Dwie chwile. Jest tutaj chwileczka. Gramy. Nie ma. O, jest 2 piąte. Miałeś 16 piątych, to teraz masz 18 piątych. O, to panie sędzio, zawodnik ma 18 piątych. To ile masz całości? Masz 18 piątych. Spróbuj sam sędzia wszystko. Jako sędzia zawodów. 18 piątych. To ile całe? 3. Tak, 3 całe, napisz ładnie. Duże 3. 3. O, bardzo duże, dobrze. Jeszcze ile piątych? Patrz, miałeś 18 piątych, to są 3 całe i jeszcze ile? 3 piąte. Jeszcze 3 piąte, to dobrze tutaj z boku. 3 piąte, takie mniejsze, tu. O, najpierw to będzie 8. Dopisz tutaj ładnie, 3 i 3 piąte. Moniko, rzuć nam gąbeczkę, dobrze? Tak. Jakąś gąbeczkę. Tak? Tak. O, dobrze. Dobrze, 3 i 3 piąte. Dobrze, to tu zmarzamy. Dobrze. Dobrze. I na razie, proszę Państwa, przerwa w grze. Ale o, już gramy, chodź Szymon. Gramy. Dobrze. Ma zacząć sobie położony. Zamknij go. I gramy dalej. No, uważaj. O, są punkty. Dobrze. Miałeś. Miałeś 18 piątek. Popatrz, miałeś 18 piątych, to teraz będziesz miał ile? Będziesz miał 20 piątych, prawda? Mhm. 20 piątych. A ile to jest całych? 20 piątych. 3. No, powiedz. 4 całe. I 1 piąta. Wiesz co, poczekaj. 4 całe i będzie jeszcze 1 piąta? Pomyśl. I 5 piątych? Nie, poczekaj. Pomyślmy, popatrz. 4 całe. 4 całe, czy jeszcze będą jakieś piąte? Tak. Będą? Nie. Nie, już nie będzie. To są tylko 4 całe, no nie? Bo popatrz, sprawdzimy sobie, zobacz. Jedna całość to jest ile piątych? Zobacz, jedna całość. Jeden cały to jest ile piątych? Jedna. Jeden cały tor to jest ile piątych? Jeden. Nie, to nie jest jedna piąta. Dwie. Popatrz, jeden cały tor, zobacz, jeden cały tor. Jak go pokroję na pięć części i jak zamaluję cały tort, to będzie to będę miał ile? Jak zamaluję cały tort na niebiesko teraz. To będę miał 5 piątych, prawda? Zgadza się? No, i czy jedna całe to jest 5 piątych? Dwie całe to ile będzie piątych? Dwa całe torty. Szymonku, dwie całe. Dwa całe torty. To będzie ile piątych? No, Szymonku. Popatrz. Dwa całe torty, sobie zobacz. Dwa całe torty. Pokroję każdy na 5 części. O, kroję na 5 części i zamaluję to wszystko. To ile będzie piątych wtedy? Jak tam szybko? Monika, wziąć do pomocy? Czy dasz radę? Patrz, jak... 10. No to będzie 10 piątych, jasne. A 3 całe torty to będzie ile piątych? 3. Tak, 3 całe torty. To ile będzie? No, szanowni, popatrz. 3 całe. Ja przyniosę. Ja lubię. Dobrze, ale Szymonku, 3 całe torty. To ile będzie piątych? 3 całe torty. 15. 15 piątych. Dobrze.
Dobra, radę. A cztery całe, zobacz, cztery całe torty. To ile będzie piątych? 20. To będzie 20 piątych, no nie? Czyli zobacz, jak tutaj było, jak masz 20 piątych, zobacz, jak masz 20 piątych punktów, to masz 4 całe punkty, prawda? Zgadza się? Dobrze. I gra. To była przerwa. Jest piłeczka? Nie ma. No musimy znaleźć piłeczkę i wtedy będziemy grać dalej. Proszę Państwa, gramy teraz na szóste. Bramka to będzie... będzie jedna całość. Wiesz co, nie, tu będą 4 szóste, dobrze? Tu będą 4 szóste, a bramka będzie 2 szóste. Dobrze? No, zagrajmy tak. Uwaga. Gram. Wiesz co, to byłoby za łatwe. No, gram. O, na razie nie ma. Na razie nie ma. O, jest, popatrz. Tutaj trafiłeś 4 szóste i trafiłeś jeszcze bramkę, 2 szóste, no nie? Zobacz. Zobaczmy, jak będzie. Popatrz, 4 szóste, chodź tutaj szmonku. 4 szóste, dodać 2 szóste. To razem będzie ile? 6 szóstych, prawda? 6 szóstych. A 6 szóstych to jest ile? Jedna całość? To jest jedna całość. O, to tak jak chciałeś, dostałeś jeden punkt, no nie? Czyli jak trafisz tu i bramkę, to masz jeden cały punkt, no nie? Bo masz 6 szóstych. Dobrze, no to gramy dalej. To nie zawsze tak się uda, prawda? Tak, ja zaczynam. Nie zawsze tak się uda, no zobaczymy. Oszymane teraz wyceluje. Chcę trafić znowu 6 szóstych. Zobaczymy, czy się uda, no. Uwaga, uderzenie. No, trafiłeś 4 szóste. Trafiłeś 4 szóste, to ile masz teraz szóstych? Miałeś, Szymonku, miałeś 6 szóstych i 4 szóste. O, Szymonku, chodź na tutaj, chodź tutaj. Szymonku, popatrz. Miałeś 6 szóstych i jeszcze dokładamy 4 szóste. To masz razem ile szóstych? 10 szóstych. To masz 10 szóstych. Ile to będzie całości? O, sam napisz. Ile będzie miał całych punktów? Tutaj. Po samej stronie podejdź. Ile masz całych punktów? Całych punktów będziesz miał ile? Jeden cały, tak. Napisz jeden. Napisz ładnie jeden. Jeden i jeszcze? 10 szóstych. Nie, to ma, to miałeś 10 szóstych, a jak masz jeden cały, to jeszcze zostało ile z tych szóstych? 4? Tak. To mniejsze, tak. Mniejsze, 4. Szóste, tak? O właśnie. Czyli jeden cały i 4 szóste masz. Dobrze, gramy dalej. Przypominam, że teraz to są 4 szóste. A bramka to są 2 szóste. O, masz 2 szóste jeszcze. No to mam już 2 całości. No sprawdzimy, bo miałeś tak. Miałeś tak, 1 i 4 szóste. Chodź nam tutaj, zobacz. 1 i 4 szóste. Dodać 2 szóste, dobra. To będzie razem ile? Jak powiedziałeś? To masz 2 całe torty, no zgadza się. A ile to jest szóstych? Dwa całe, to ile będzie szóstych? 12. To masz 12 szóstych. No świetnie, no, gramy dalej. Dobrze. Brawo. I gramy. Przygotuj się. O! To się nie liczy, bo to było podanie piłki i zatrzymane teraz. Uwaga. O, świetnie. Masz jeszcze 2 szóste. Miałeś 2 całe i 2 szóste. To ile razy będziesz miał? 2 całe i 2 szóste. To masz 2 całe i 2 szóste, no jasne, popatrz. 2, masz 2 i 2 szóste. A ile to jest szóstych, Szymonku? Ile? 2 całe i 2 szóste. To ile to jest szóstych? 13. No, to więcej kosztuje. 14. 14 szóstych masz, tak. Dobrze, no to gramy dalej. Uwaga. Nie ma. O, jest. 4 szóste. Czyli, zobacz. 18. Tak, masz 18 szóstych, ale musimy to obliczyć. Chodź tutaj. Masz 3 całości i 3 szóste. No wiesz co, poczekaj, 18 szóstych. Ile to będzie? 18 szóstych. Ile? No masz 18 szóstych, tak. Siedź sobie tu na wybiór, to sam napiszesz. To 3 całości? No 3 całości masz, tak. I jeszcze coś, czy już nie? Nie. Już nie, no to napisz ładnie tu jeszcze. Dużą trójkę. Dobrze, ja tutaj, też. Tutaj. Trójeczkę. O, no, rzeczywiście duża. Tak. Chciałem dużą, to mam dużą. Dobrze.
Dobrze, idziemy. O, i masz jeszcze 4 szóste. Czyli tak. 3 całe i 4. Dobrze, dobrze. Tak, to było 3 całe. Czyli masz 3 całe i 4 szóste. A zobacz, 3 całe i 4 szóste, to ile to jest szóstych? Ile to jest szóstych? 18. No, jest. Więcej, więcej. 3 całe i 4 szóste. Dobrze. To wiesz co? Chyba wygrałeś już, no nie? Nie. Jeszcze? Dobrze, no to gramy dalej. To muszę słupek postawić. Uwaga. Stawiamy słupek i gramy. Dobrze, no i graj, graj. Na razie nie ma. Na razie nie ma. O! Widzisz? Widzisz, jak tutaj zmyliła cię, nie? Ta gąbeczka cię zmyliła. No ale gramy dalej. No, ale i tak. Ale i tak uratowałeś. Dobrze. O, jest 2 szóste. To miałeś tak. Miałeś 14 szóste. Miałeś, zaraz, miałeś 22 szóste, czyli w tej chwili masz 24 szóste. 24 szóste to ile będzie całości, całych punktów? 3. Ile? 3. Nie? 24. 4. 4. To są 4 całe punkty. I jeszcze coś, czy już? Nie, już nie. 4. No to wygrałaś, dobrze? Nie. Jeszcze? No dobrze, to gramy. O, i 2 szóste. To miałeś 4 punkty i 2 szóste, to razy masz ile? 26. Masz 26 szóstych. Dobrze, to się napisze, zobacz. 26 szóstych masz. I jeszcze 4 i 1 szósta. Poczekaj, 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 to są 4. 4 i 2 szóste. 4 i 2 szóste, o właśnie. Tak. A zagramy teraz na 8? Nie. Nie? Na 6 dalej? Dobrze, no to gramy na 6. O, już masz klucz. Czekaj, ja przestawię go tutaj. O. I uwaga. Uderza. O! Piłeczka nam uciekła, proszę Państwa. To gramy dalej. Oj, mam tu, tutaj patrz, patrz. O, gramy. Trafiłeś, masz 2 szóste więcej. Dobrze, czyli zobacz. Ja, masz teraz 28 szóstych. Popatrz, tu zmarzymy. Tutaj zmazujemy i zapisujemy wynik Szymonka. Szymonek ma 28 szóstych. I ile tu jest, masz całych punktów? 5. Nie, nie. Jeszcze nie będzie 5. 4. Tak, 4 i? 4 szóste. 4 i 4 szóste. Tak, dobrze, 4 i 4 szóste. Dobrze, dobrze, no przecież ja się muszę zastanawiać. Czasami. Dobrze, i gramy. Gdzie jest piłeczka? O, tam masz piłeczkę, Szymonku. Gramy. No tam. Szymon, o, ale nie to. Zobacz. Daj za ciężka. Szymonku, gramy tam. Go. Dobrze. O! Piłeczka nam przeszkodziła. Dobrze, i gramy. Dobrze, o, 2 szóste. Dochodzą 2 szóste. Patrz. Szymonku, zobacz. Miałeś 4 i 4 szóste. Teraz dochodzi 1. Dodać 2 szóste. To razem będziesz miał ile? 36. To masz 36. Dobra. A ile to jest punktów całych? 36, a ile całych punktów? Tak, to jest 5 całych punktów. Dobrze, brawo. Dobra. A zagramy teraz na 8, dobrze? Teraz zagramy na 8. Gdzie mamy... Szymonku, zobacz. Gramy w ten sposób, no zobacz. Tutaj będzie 5 ósmych, dobrze? A bramka będzie 3 ósme. Zgoda? Dobra, no to gramy. Na razie nie ma. Na razie nie ma. Uwaga. Jeszcze nie ma. O, jest bramka. Masz ile? 3 ósme, tak? Zapamiętajmy, Szymon ma 3 ósme. Gramy. I znowu 3 ósme. Czyli ile razy masz teraz? 3 ósme i 3 ósme? To jest 6 ósme. Masz 6 ósme, dobrze. I mam 6 ósme. Uwaga, uwaga, no. O, uratowano, dobrze. Szymonek ma 6 ósme. Strzelaj. O. Dobrze. 6 ósme i 3 ósme. To uwaga, musimy to obliczyć teraz. Popatrz.
Zobaczymy, ile mamy punktów. Popatrz, miałeś 6 ósmych. Popatrz, 6 ósmych miałeś w ręku. I dokładamy do tego 3 ósme. To ile razy, ile razy masz? Chyba będzie dla mnie starczy. Dobrze, ale Szmurku, chodź na chwilkę tutaj. Mhm. Bo musimy to obliczyć. 6 ósmych i 3 ósme. To ile razy masz? I 3 ósme. 9 ósmych. Tak, masz 9 ósmych, dobrze. A ile to jest całych punktów? Całych punktów. Jeden? Jeden cały, tak. I jedna ósma. I jedna ósma, brawo. Dobrze, brawo. Tutaj jest moja bramka. Dobrze, tam jest twoja bramka, dobrze. Gramy. Tutaj masz. O, znowu masz 3 ósme. Czyli masz tak. Zobacz. Miałeś 1, 1 ósma. Popatrz, mam, zobacz, tutaj na rachunki. 1, 1 ósma. Dokładamy do tego 3 ósme. To razem będziesz miał ile? 1, 1 ósma dodać 3 ósme. To jaki masz wynik? 1, 1 ósma dodać 3. 2 ósme. Poczekaj. Patrz, masz jeden cały tort i 1 ósma. Dokładamy 3 ósme. 10 ósme. Wiesz co? Nie 10 ósme. 11 ósme. Masz 11 ósme. Dobrze, 11 ósme. Ale ile to jest cała? No jedna. Jedna cała i jeszcze? 2 ósme. Nie. 11 ósme. I 4 ósme. Jedna cała i 4 ósme. Dobrze, świetnie. A wiesz co? A popatrz, tutaj taka zagadka jeszcze. 4 ósme. Jak można napisać 4 ósme inaczej? 4 ósme. Popatrz, samo 4 ósme. 8 czwartek. Nie, 8 czwartek to nie, 4 ósme. 1 druga. To jest 1 druga, właśnie. Czyli zobacz, masz 1 i 1 druga punktu, tak? Tak można powiedzieć. Dobrze. No to gramy dalej. Uwaga. Szymonie. Zawodniku Szymonie. Uważaj. Tak, o, słupek. Uwaga. Pudło. Dobrze. Słupek. Słupek, dobrze. Jest. Trafione. Czyli tak. Miałeś. Zobacz. Szymonku, miałeś tyle. A już 13 ósmych. Miałeś 1 i 4 ósme. Miałeś 1 i 4 ósme. 1 to udany 13 ósmych. Poczekaj, chodź tutaj na chwilkę, bo musimy skonsultować. Komisja sędziowska musi się zebrać. Panie Szymonie, prosimy tutaj do sterka sędziowskiego. Szymonku, chodź tutaj na chwilkę, popatrz. Miałeś 1 i 4 ósme i dokładamy 3 ósme. Więc miałeś za ile? 1 i 4 ósme dodać 3 ósme. Nie, dodać 2 ósme. Nie, 3, tam są 3 ósme. Tak. 1 i 4 ósme dodać 3 ósme, to razem masz ile? No, poczekaj, pomyśl. 1 i 4 ósme dodać 3 ósme. 14 ósme. 14 ósme mówisz, tak? Nie. 14 ósme. Nie, zobacz. 1 i 4 ósme i dokładamy 3 ósme. To możemy tak napisać, że to będzie 1 i ile ósmych jeszcze? Tu są 4 ósme i jeszcze 3 ósme. To razem? 7 ósmych. Czyli masz 1 i 7 ósmych, prawda? Dobrze, tyle masz. A, gdyby ktoś był ciekawy, zobacz, gdyby ktoś był ciekawy, 1 i 7 ósmych, ile to jest samych ósmych? 1 i 7 ósmych, ile to jest ósmych? 7. Nie, popatrz. 17. Popatrz, jeden cały tort to jest ile ósmych? Jeden tort. 8. Jeden tort to jest 8 ósmych, prawda? I tu jest jeszcze 7 ósmych, bo jest 1 i 7 ósmych. To razem będzie? 15 ósmych. Czyli masz 15 ósmych. Czyli, zobacz, czyli można powiedzieć tak, masz dwa wyniki, tak jak masz 1 i 7 ósmych, to jest jeden wynik, ale drugi wynik to masz 15 ósmych, prawda? Masz dwa wyniki, ale te wyniki są jednakowe, tak? Tylko inaczej zapisane, 1 i 7 ósmych albo 15 ósmych. Dobrze, gramy dalej. Gramy dalej, bo ciekawe, gramy dalej. No uwaga, trzymaj mój. Patrz. Szymon się przygotowuje. O, jest trafiony.
jest trafione. Zabrakło. Zabrakło, nie szkodzi. Ale ogłam, o zabrakło. Tak, no, no to dobrze, no to nie liczy się. Dobrze, no to, to jeszcze raz. To jeszcze raz, lecę pierwsze. O, teraz, teraz z daleka trafiłeś. Dobrze. Wiedziałem. To było 5 ósmych, zobacz. 5 ósmych trafiłeś, czyli zobacz. To było 8. Nie, nie, 5 ósmych. Czyli zobacz. Miałeś 15 ósmych, popatrz. Miałeś 15 ósmych, dodać 5 ósmych. Tak? To masz 20 ósmych. Ale 20 ósmych, ile to jest całych punktów, całości? 2. 2? 2 całe, tak. I jeszcze? 4 ósmych. Jeszcze 4 ósme. Dobrze. Ale popatrz. 4 ósme. 4 ósme to można zapisać inaczej. To, że robiliśmy to. 4 ósme. To jest 1 druga. To jest 1 druga. Czyli masz 2 i 1 druga, prawda? Dobrze, no to gramy dalej. Uwaga, gdzie jest, tu jest piłeczka. No, Szymonku, przygotuj się. Zawodniku Szymonie, gramy? Tak. O, i tak nie trafia. O, nie ma, nie ma. To się nie liczy, uwaga. Uwaga. No, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. Dobrze, dobrze, o! Uwaga! O, nie ma! Kurde, to jest pudło! No, Szymonku, zrób taki piękny strzał na koniec. Piękny strzał będzie uderz zaraz. Szymonku, no, uderz ładnie piłeczkę. Nie ma. Jeszcze nie ma. Teraz będzie. O, teraz rzeczywiście jest. Chodź, musimy teraz. Musimy teraz obliczyć, zobacz. W tej chwili. A ja nie strzeliłem, żeby padł. Znaczy wiesz, no to. Bo tak się stało, no ale to trudno się mówi. Moja strata. Masz 22 ósme, zobacz. 22 ósme, to ile całe tutaj będzie? Całe? Dwa. Dwa całe, tak. I jeszcze? 6 ósme. Dobrze, 26 ósmych. No zgoda, 26 ósmych. Dobrze, dobrze jesteś. A zobacz, wyobraźmy sobie, bo zaraz idziemy na obiad. Gdybyś tutaj miał, zobacz. Zobaczymy, czy byś wiedział, ile by to było. Gdybyś miał na przykład, zobacz. Gdybyś miał na przykład 25 ósmych. O, popatrz. 25 ósmych. To ile miałbyś całych punktów? 3. 3 i? 2 ósmych? Nie, nie. 25 ósmych. To byłoby 3 całe i? 3 i 1 ósma, dobrze. A gdybyś miał nawet, zobacz, gdybyś miał 30 ósmych, o zobaczymy tutaj. Tu już chyba nie będziesz wiedział, za dużo, ale zobaczymy. 30 ósmych. 3 całości. Tak. I 9 ósmych. Nie, nie, nie. 3 całości i 5 ósmych. Nie. Popatrz. 3 całości i 6 ósmych. No, 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 zgoda, 3 i 6 ósmych. Zobaczmy, czy zgadłeś, czy policzyłeś. Zobaczmy teraz, patrz. Gdybyś miał 32 ósme. 32. Czekaj, a ja chyba już. 32 ósme. To ile miałbyś całych punktów? 32 ósme. 4? Tak, 4 całe punkty tylko, tak? I koniec. Zgadza się? Dobrze. No dobrze. No dobrze, dobrze. A gdyby było 35 ósme, to popatrz tutaj na górę. Szymonku, bo tak, tak to nie widzisz, wiesz, co robisz? Patrz. Po co? 4 całości. No, 4 i? 35. 3 ósme. I 3 ósme, no dobrze, i 3 ósme, dobrze. A teraz zobacz, gdy było 43 ósme. 43 ósme, ile to będzie całych punktów? 4? Nie. 4 były? Nie, 43. 5. 5, tak, 5 całych i? I sam dopisz. O, zrobisz sam, dobrze? 5 ósmych? Nie, nie. 43 ósme. Szymonek oblicza. Pomóc ci troszkę? Nie, pomóż. I 4. Nie, nie, nie. Właśnie 4 ósme. Znaczy 5, 5. I? I cały? I 4 ósmy. Nie.
Patrz, a 5 całych, zobacz. Nie 5 ósmych. Poczekaj, 5 całych, to ile to będzie ósmych? Patrz, 5 całych tortów. 5 tortów, to ile będzie ósmych? Pomyślmy. No, już mam to. Pomyślmy, 5 całych tortów. To jest ile ósmych? Jeden tort to jest ile ósmych? O, popatrz. Jeden tort to jest ile ósmych? Szymonko, ale poczekaj. Jeden tort to jest ile ósmych? Patrz, jeżeli jeden tort pokroimy na 8 części. Na 8 części wszystko zamalujemy, no nie? To jeden tort to jest ile ósmych? No 8. To jest 8 ósmych. To już mówiłem. No tak, a dwa torty to jest ile ósmych? 16. 16. To 5 tortów to ile będzie ósmych? 5 tortów. To będzie ósmych? Szymonku? 40. 40, no brawo. Bardzo ładnie. To popatrz, jak mamy tutaj 43 ósme, to będzie 5 tortów i jeszcze ile części zostanie? 3. No właśnie, 5 i 3 ósme. Dobrze, brawo. Brawo, pięknie. To wiesz co, to teraz jeszcze zrobimy coś innego. Wiesz co, zrobimy coś na równość ułamków. Coś takiego, co jeszcze nie było. Może. Zobacz. Zobacz, Szymonku, popatrz na chwilę tutaj. Popatrzcie ładnie tutaj. Szymonku, patrz. Kiedy idziemy? No już idziemy na obiad, tylko ostatnią rzecz zrobimy. Patrz, jedna, druga. Ile to będzie dziesiątych? O, zobaczymy, czy to odgadniesz. Jedna, druga, ile to będzie dziesiątych? Jedna, druga to będzie jedna dziesiąta, nie? Nie, pięć. Pięć, tak? Pięć dziesiątych. Dobrze. A jak się to zapisuje z przecineczkiem? 0,5. No świetnie. Dobrze. A jeszcze spróbujemy jedną czwartą zrobić. Patrz, jedna czwarta. Spróbujemy odgadnąć, ile to będzie setnych. O, to będzie już trudne. Jedna czwarta, ile to jest setnych? Dasz radę? Popatrz. Popatrz, ja ci pokażę, zobacz. To jest takie zadanie na myślenie. Dla myślących uczniów, tak jak ty jesteś. Patrz, jedna czwarta, to biorę tort, kroję na cztery części, prawda? Pokroję go na cztery części. No i biorę tylko tą część, tą jedną, nie? Bo to jest jedna czwarta, tak? I teraz, zobacz, teraz chcę mieć ten tort pokrojony na takie duże przyjęcie dla stu dzieci. Czyli chcę mieć 100 cząsteczek, 100 tutaj. To muszę tą część pokroić na ile części? Tą. Żeby było razem 100. To trzeba tą pokroić na ile? 25. Na 25. Tak, tą na 25. Tą na ile? 25. Tą na 25. Tą na? 25. I tą? Na 25. No to z jednej czwartej zrobi się ile? Jaki ład? 25. 25 jakich? Setnych. O, widzisz? Czyli już, zobacz, wiesz taką rzecz, zobacz tutaj, że 1 czwarta to jest 25 setnych, prawda? A jak się pisze 25 setnych z przecineczkiem? W ułamku dziesiętnym. Jak się to pisze, Szymonku? Pamiętasz? 25 setnych, jak się pisze? 0,25, no nie? Tak? Czyli zobacz. O, znalazłeś sposób na nazywanie, nie? Popatrz. Jak będziesz już wiedział, będziesz tam gdzieś widział takie napisy, że gdzieś pisze 0,5, to oznacza 50, to oznacza ile? To oznacza jedną, Szymon, popatrz, to oznacza jedną, drugą, prawda? Ostatnia rzecz. A jak będzie pisało 0, Szymon, na chwilkę, nie przeszkadzaj, już na momencik. Jak będzie 0,25 setnych, to jest inaczej jedna, jaka? Druga? Nie, jedna, czwarta, prawda? No, musimy już iść na obiad, tak? Bo jesteśmy zmęczeni. No, Szymonku, pakuj tutaj wszystko, idziemy na obiad.